Siemano, witam bardzo serdecznie wszystkich w 244 filmiku o gitarach, w którym chciałem przedstawić taką tutaj oto gitarkę Dean RC7X. Szanowni Państwo, jak zauważyliście, jest to gitara siedmiostrunowa. Jest to sygnatura takiego gitarzysty, który się nazywa Rusty Cooley. Gitara jest na bardzo konkretnym i wysokim propsie. To nie jest jakaś tania lipa, tylko to już jest taki wyższy instrument. Niestety nie jest to mój instrument, tylko przez chwileczkę go posiadam. Niestety nawet za krótko na to, żeby jakoś specjalnie tutaj ją ograć. I ograłem właściwie sobie przez tam niecałą godzinkę tą gitarę i bez nawet ustawienia jakiegoś specjalnego, bo nie blokowałem nawet mostka tutaj na główce, po prostu nastroiłem tak, żeby tam czasem się nawet rozstrajał, musiałem dostrajać, co zresztą usłyszycie. I tylko sobie pograłem na Marshallu, nie testowałem już na Viperze tej gitary. Po prostu trochę w natłoku braku czasu ta gitara się tutaj u mnie pojawiła i tak to właśnie z nią jest, że no niestety krótki czas ją mam. Natomiast jest to bardzo zajebisty instrument, jeśli miałbym dłuższy czas, to bym założył sobie te nowe strunki, poczyścił podstrunniczkę i w ogóle ją wysetapował. Nie jest ta gitara zbyt ustawiona. W ogóle troszeczkę przerywa tutaj gniazdko, no ale to są takie rzeczy, które sobie można tam w łatwy sposób naprawić. Słuchajcie, ta gitara jest na konkretnym wysokim propsie, tak? Mamy dwa EMG 707. Takie pick-upy EMG stworzone do siedmiostrunowych gitar. Jeden jest, jak widzicie, tutaj pod kątem. Oczywiście trójpozycyjny przełącznik i jedną gałeczkę volume. Znaczy sam potencjometr gałeczki akurat tutaj nie ma, ale mostek jest to original Floyd Rose. Prawdziwy Floyd Rose, szanowni Państwo, tutaj z zajebistym stalowym, prawdziwym blokiem, takim, o którym zawsze mówię, który powinien być czysta srebrna, piękna stal. I to jest to, że po prostu Floyd Rose prawdziwe są wykonane z naprawdę konkretnych materiałów. Słuchajcie, ja na 7 sobie nie radzę specjalnie, bo mi się... Myli mi się strasznie, nie łapę się w ogóle na tym. Na 7 powinienem grać, że jakbym umiał grać solówki, to powinienem mieć strunę tutaj pierwszą, a tutaj strunę normalną założoną, to wtedy byłoby mi lepiej. W niskich strojach zawsze lepiej mi się grało. Zawsze mi się lepiej grało raczej na szóstkach. Gitara jest zajebista ogólnie, na tyle, na ile mogłem ją sprawdzić. Nie urwałem jakoś tak specjalnie jak różne inne gitary, nie zaliczyłbym jej do jakichś tam, nie wiem, o ja, nie, jest to ta super gitara w ogóle urywająca brzmienie, ale ma zajebiście przenosi w ogóle te niskie częstotliwości, zarówno na klinie, który już tak przypomina taką szklankowość instrumentu pod tytułem gitara basowa w jakiś tam sposób. Oczywiście w normalnych strojach sprawdza się bardzo. Bardzo fajnie się sprawdza w normalnych również strojach i wszystko ok, jakby ktoś umiał grać na 7. No ja na 7 się naprawdę gubię. Te riffy tutaj wychodzą zarówno na Joyo, zarówno na kanale tam przesterowanym z Marshalla, wychodzą naprawdę zajebiście i nie no, gitara jest fajna, nie? Tutaj ma taki cieńszy w ogóle, jak widzicie, ten róg dolny, żeby był trochę, wiesz, w ogóle zwycięta tutaj bardzo i mamy nawet dostęp tutaj właściwie, możemy nawet sobie dotrzeć, więc to w ten sposób się prezentuje. Mostek tego typu to już nie sprawia jakichkolwiek problemów, jeśli chodzi o rozstrajanie. Jak widzimy, inleje tutaj są tylko kropeczki na bokach, jeśli chodzi o wszystkie progi, a tutaj takim markerem jest taki ładny na 12 progu, takie słoneczko, trochę nabuchło do różowate. Właściwie to nie jest słoneczko, tylko taka buźka uśmiechnięta trochę im wyszła przez to, że jest z progami.
Korpus jest z olchy, gryf jest tutaj oczywiście klonowy i jest hebanowa nakładka, która chyba właśnie nadaje trochę tego takiego, tej jasności temu brzmieniu, bo w całym tym basie jest pewna taka jasność, która po prostu daje to, że ten bas tej gitarki jest słyszalny. Fajnie mi się na tej gitarze grało i właściwie to chciałem sobie jeszcze kiedyś może jakąś siódemkę wyczaić i spróbować się nauczyć. Słuchajcie, w Polsce te gitary też są dostępne oczywiście. Ta gitara jest bardzo droga, nie? Ale nie wiem, czy jest w ofercie FX Music Group ta gitara, czy nie. W każdym razie oni mają Dina. Ci sami, co mają Joy, to mają Dina na Polskę. Ta gitara jest zamówiona przez takiego kolegę. Czasem ludzie sobie do mnie wypisują, żeby zamówić tutaj. Przepraszam, że nie wyczyściłem i że nie miałem czasu jej zrobić, założyć strun. No ale niestety jakoś tak czas nagrywa. Za chwilę muszę włożyć w pudło i jedzie do... I jedzie do Polandii. Jest zajebista, naprawdę, przewygodny ten gryf jest. Jak na siódemkę to się nie czuje tej, znaczy jest szeroki oczywiście, ale jest taki fajny, płaski i naprawdę dobrze się prezentuje. Pick-upy tutaj to jest majstersztyk. O, nie jest to 81, ale oczywiście wszystkich, którzy oglądają filmiki o gitarach, zapraszam na testy gitar z 81, bo będą one się przewijać teraz już się pojawiło kilka i będzie więcej tych gitar z 81 pod mostkiem, bo po prostu porównujemy sobie, jak gra pick-up 81 w różnych gitarach. Czy jest to mit gitarowy, że gra tak samo wszędzie i że z łopaty zrobi to samo brzmienie co z Gibsona, czy nie jest to mit gitarowy? No ja uważam, że nie jest to mit, że jest to mit, no i że gra w każdej gitarze inaczej, jak to każdy pick-up, jak to każda gitara, bo to gitara gra z dechy, gitara gra tutaj ze sprzętu, ze stali swojej, z drewna, z jakości tego drewna, z oczywiście pewnie też w jakiś tam sposób z tego, jakie to jest drewno i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc to wszystko, kto ogląda filmiki o gitarach, to wie. Dlatego też na przykład ostatnio trochę z deski ogrywano gitary. Dobra, słuchajcie, jak mówię, test jest wykonany na Marshallu, nagranym SM57. Dzisiaj bez Piwi nie zdążyłem nagrać na Piwi. Mamy tutaj kaczuszkę, Snelling Dogs, Joyo US Dream, Dr. J. Solomon, czyli też efekt Joyo. Trochę tam sobie włączyłem tremolo Exara, Flanger od Bossa i Classic Chorus od Joyo. To wszystko jest tutaj zasilane power supply od Joyo, który, jak wiecie, tak się fajnie, patrzcie, nawet w dzień będzie widać. O, tak się zajebiście tutaj świecą. Oczywiście można sobie wyłączyć te lampki też, proszę bardzo. Ale o, ja to lubię tak, jak się tak świeci. No. Więc sobie tak tutaj to pozasilaliśmy. I w pętce jest spięty oczywiście jeszcze Nux Delay, więc to tak, zapraszam do odsłuchania testu i zapraszam na wszystkie inne filmiki o gitarach. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Ja teraz chcę trochę popakować paczuszki. We'll be right back.
Thank you.